Witam Państwa po raz kolejny. W dzisiejszym, bardzo krótkim jak na standardy naszych wykładów odcinku, wkraczamy w magiczny świat widm dwuwymiarowych. W przypadku widm dwuwymiarowych nie teoria gra pierwsze skrzypce, lecz praktyka, praktyka i jeszcze raz praktyka. Teoria, owszem, jakaś jest, ale w 90% składa się ona z informacji, które już posiadamy, dzięki naszym dyskusjom na temat widm jednowymiarowych. Pozostałe niuanse zostaną Państwu przekazane w trakcie tego oraz kolejnych wykładów. W trakcie niniejszego spotkania poznacie Państwo historycznie najstarsze i jednocześnie najważniejsze widmo dwuwymiarowe – widmo COSI. Pełne zrozumienie, w jaki sposób, w cudzysłowie, widmo COSI działa, to znaczy w jaki sposób należy je interpretować oraz jakiego rodzaju informacje można z niego uzyskać, pozwoli Państwu znacznie płynniej i z większą pewnością siebie poruszać się po pozostałych eksperymentach dwuwymiarowych. Proszę zatem ten wykład, mimo iż jest on najkrótszy z całego cyklu, potraktować jako najważniejszy, gdyż pełne przyswojenie informacji w nim zawartych będzie kluczowe dla reszty naszych rozważań dotyczących spektroskopii NMR. Dla żartu, ale też z pewną przekorą, ten wykład oraz wszystkie pozostałe będą stanowiły jedną całość, zbudowaną na planie greckiej tragedii. Grecka tragedia składa się z prologu, rozdziałów, czyli epeisodionów, pieśni chóru, czyli stazimonów, nie będę śpiewał o widmach, proszę się nie niepokoić, oraz epilogu, który nazywa się Exodosem. W dzisiejszym odcinku rozbrzmi prologos oraz pierwszy epeisodion. Pieśni chóru nie będzie, gdyż, cóż, na zebranie pełnego chóru obecne czasy chwilowo nie pozwalają. Zatem, drodzy Państwo, proszę wyposażyć się w coś słodkiego, uruchomić myślenie na najwyższych obrotach, zapiąć pasy i wyruszyć wraz ze mną na szlak sprzężeń skalarnych. Proszę założyć kaski, gdyż bardzo często będziemy się odbijali od diagonali. W drogę! Odsprzęganie spinów. Omawiany, żeby nie powiedzieć forsowany przez nas algorytm postępowania. O, nic na szczęście nie wyskoczyło. Omawiany przez nas do tej pory algorytm postępowania dotyczący rekonstrukcji układów spinowych na podstawie widm jednowymiarowych ma jedno, nie, właściwie dwa ograniczenia. Pierwszym z nich jest fakt, że na etapie poszukiwania w widmie dowodu na istnienie zaproponowanej grupy sąsiadującej z naszą grupą startową, czyli w przypadku szukania w widmie sygnału, który mógłby tę grupę reprezentować, jesteśmy czasami zmuszeni wybierać w ciemno. Dotyczy to tych przypadków, w których w widmie znajduje się kilka sygnałów rezonansowych spełniających kryteria integracji oraz minimalnej multipletowości poszukiwanego sygnału. To ograniczenie jest częściowo niwelowane przez tak zwane doświadczenie w temacie, ale nie da się go zredukować do zera, stosując standardowy eksperyment jednowymiarowy. Drugim, dużo poważniejszym ograniczeniem, które właściwie zmusiło badaczy do przysłowiowego powrotu do deski kreślarskiej i projektowania nowych technik eksperymentalnych w ramach spektroskopii NMR, jest fakt, że widma jednowymiarowe są przyjemne i przede wszystkim skuteczne w interpretacji, pod warunkiem, że większość multipletów widocznych w widmie jest w miarę czytelna. Dotyczy to przede wszystkim stosunkowo prostych lub w taki sposób symetrycznych układów, że diastereotopowość grup metylenowych i lub nierównocenność magnetyczna protonów nie przeszkadza za mocno. W przypadku dużych związków naturalnych, np. terpenów, peptydów czy już nawet disacharydów, multipletowości sygnałów rezonansowych ich protonów są na tyle skomplikowane, a same sygnały są na siebie w tak dużym stopniu ponakładane, że pełne i jednoznaczne przypisanie sygnałów rezonansowych do wszystkich protonów na podstawie samego li tylko widma jednowymiarowego, powiedzmy ostrożnie, nie zawsze wchodzi w grę. Owszem, sporo informacji z takiego widma nadal można wyciągnąć. I owszem, badacze spędzili trochę czasu,
próbując opracować techniki przypisań linii rezonansowych do poszczególnych protonów w takich cząsteczkach, co w nie tak znowu marginalnej ilości przypadków kończyło się sukcesem. Ustalmy jednak, że jednym z motorów napędowych nauki jest optymalizacja procesu zdobywania informacji. A gdyby interpretacja widm jednowymiarowych skomplikowanych cząsteczek była procesem lekkim, łatwym i przyjemnym, niniejszy wykład nigdy by nie powstał. Pierwsze z wymienionych przed chwilą ograniczeń, czyli to dotyczące wyboru sygnału rezonansowego sąsiada grupy startowej w ciemno, badacze próbowali obejść stosując eksperyment wykorzystujący tzw. rozprzęganie spinów, po angielsku decoupling. Ten eksperyment, mimo iż nadal należy do grupy eksperymentów jednowymiarowych, stanowi niejako fundament interpretacji widm dwuwymiarowych, więc jego pełne zrozumienie jest kluczowe w perspektywie informacji, które otrzymacie Państwo w dalszej części wykładu. Każdy aparat NMR posiada zdolność tzw. naświetlenia wybranego protonu przed wykonaniem właściwego eksperymentu. Naświetlanie polega na, naświetlaniu próbki promieniowaniem elektromagnetycznym o określonej częstotliwości, w miarę możliwości zgodnej z częstotliwością rezonansową wybranego protonu bądź grupy protonów. W efekcie część z tych protonów ulega wzbudzeniu, czyli przejściu w stan o wyższej energii, a w próbce zostaje osiągnięta idealna równowaga między tymi protonami w stanie podstawowym oraz wzbudzonym, czyli następuje tak zwane wysycenie. Ostatecznie protony te, dopóki nie zajdzie zjawisko relaksacji, czyli powrotu do stanu równowagi boltzmanowskiej, co następuje po kilku sekundach, nie mogą być dalej wzbudzane standardowymi pulsami stosowanymi w widmach jednowymiarowych. W efekcie zatem, jeżeli naświetlimy wybrany proton, po czym natychmiast wykonamy eksperyment jednowymiarowy, naświetlony proton wirtualnie znika z cząsteczki. To wirtualne zniknięcie protonu bądź grupy protonów, jeżeli na przykład naświetlamy grupę metylową, ma dwie bardzo poważne konsekwencje widoczne w widmie, której rejestrujemy zaraz po naświetlaniu. Pierwsza z nich, odrobinę mniej ciekawa, jest taka, że sygnał rezonansowy naświetlanego protonu w tym widmie się nie pojawia. W jego zaś miejscu widoczny jest jakiś nieregularny sygnał resztowy w postaci artefaktu. Druga z tych konsekwencji, szalenie interesująca, jest taka, iż jako że naświetlany proton wirtualnie znika z cząsteczki, przestaje on również być partnerem sprzężenia spinowo-spinowego dla swoich sąsiadów. W efekcie multipletowości sygnałów rezonansowych wszystkich protonów z nim sprzężonych ulegają uproszczeniu. Sygnały rezonansowe pozostałych protonów, które nie oddziałują w sposób widoczny z protonem naświetlanym, pozostają nietknięte. Eksperyment taki pozwala zatem na bezbłędne wskazanie, które sygnały rezonansowe pochodzą od protonów sprzężonych z protonem naświetlanym. Ergo, które sygnały rezonansowe w widmie są generowane przez jego sąsiadów w cząsteczce. Aby zobrazować całą maestrię tego eksperymentu, zaprezentujmy decoupling na konkretnym przykładzie. Oto przed Państwem widmo jednowymiarowe prostego epoksydu, w którym widoczne są cztery sygnały rezonansowe o w miarę czytelnej multipletowości, pomijając sygnał o przesunięciu chemicznym około 3 ppm. Aby dobrze zobrazować nasze rozważania, przypisania protonów A, B, C oraz D do odpowiadających im sygnałów będą z góry znane. Teraz, przed wykonaniem standardowego eksperymentu, naświetlmy grupę metylową A. Jak Państwo widzicie, po rejestracji widma jednowymiarowego jej sygnał rezonansowy zniknął, pozostawiając jedynie mgliste, artefaktyczne wspomnienie sygnału. Co się natomiast stało z pozostałymi sygnałami w widmie? Idąc w kierunku coraz wyższych przesunięć chemicznych, możemy zaobserwować, że sygnał rezonansowy protonu C nie uległ zmianie, D również zachował z grubsza swój kształt, natomiast sygnał rezonansowy protonu B uległ dramatycznemu uproszczeniu, redukując się z bliżej nieokreślonego krzaczka do czegoś w rodzaju tripletu, co tak naprawdę jest dubletem dubletów. Eksperyment ten udowodnił tym samym, że jedynym partnerem sprzężenia spinowo-spinowego grupy A jest proton B, co znajduje swoje potwierdzenie w strukturze cząsteczki.
Naświetlenie protonu B skutkuje uproszczeniem wszystkich pozostałych multipletów w widmie. Oznacza to, że proton B jest najbardziej towarzyski z całej grupy i sprzęga się skalarnie z protonami A, C oraz D, co w konfrontacji ze strukturą związku okazuje się być prawdą. Jego odległość do wszystkich pozostałych protonów w cząsteczce wynosi zawsze 3 wiązania chemiczne. Naświetlenie protonu C upraszcza multipletowość protonów B oraz D, nie wpływając na kształt sygnału rezonansowego grupy metylowej A. Oznacza to, że pomiędzy A oraz C nie występuje sprzężenie widoczne w widmie jednowymiarowym. Nawiasem mówiąc, multipletowość protonu B zaczęła przypominać kwintet, co sugeruje, że sygnał rezonansowy protonu B w oryginalnym eksperymencie zdaje się być dalekim kuzynem sekstetu. Wreszcie, naświetlenie protonu D upraszcza, chociaż lepszym słowem byłoby raczej zniekształca, multipletowości sygnałów od protonów B oraz C, nie wpływając w widocznym stopniu na sygnał od grupy A, po raz kolejny potwierdzając, że protony B, C oraz D sprzęgają się ze sobą nawzajem. To zniekształcenie sygnałów rezonansowych B oraz C po naświetleniu protonu D warto na następnych kilka minut zachować w pamięci, gdyż jest to dość ważna obserwacja. Tak tylko mówię. Jak już zapewne Państwo zauważyliście, eksperyment rozprzęgania spinów stanowi potężne narzędzie w trakcie ustalania sekwencji sprzężeń między protonami w trakcie rekonstrukcji układów spinowych. Możliwość przeprowadzenia tego eksperymentu praktycznie zwalnia nas z obowiązku dumania nad multipletowością sygnałów rezonansowych wszystkich protonów, a w wielu przypadkach również z pomiarów stałych sprzężenia. Czy zatem podejście takie posiada jakieś wady lub ograniczenia? Cóż, mamy prawo się spodziewać, że skoro nadal postanowiono wynaleźć widma dwuwymiarowe, decoupling nie okazał się być eksperymentem ostatecznym. I nie chodzi tu o fakt, że ustalenie sekwencji sprzężeń wymaga przeprowadzenia kilku lub nawet kilkunastu eksperymentów. Tę pigułkę jesteśmy w stanie przełknąć, popijając wywarem zwycięstwa i nalewką na bazie rozwiązanego problemu. Prawdziwa komplikacja leży w aspekcie technicznym eksperymentu decouplingu. Otóż wiązka naświetlająca wybrany proton w żadnym wypadku nie jest, niestety, typu laserowego, to znaczy jej częstotliwość nie jest przesadnie dobrze określona. Mówi się, że posiada ona pewną szerokość, która może sięgać od kilkunastu do częściej kilkudziesięciu herców. W efekcie protony nie są naświetlane wybiórczo z laserową precyzją, a raczej w wyniku wystrzału z elektromagnetycznej bombardy średniego wagomiaru, która de facto naświetla nie tyle wybrany proton, co fragment widma zawierający wybrany proton. Konsekwencją zastosowania takiej artylerii, a inną niestety nie dysponujemy, jest fakt, że aby selektywnie naświetlić jeden wybrany proton, musi on być dostatecznie dobrze oddzielony od sygnałów pozostałych protonów w widmie. Widać to dość wyraźnie na przykładzie naszego epoksydu. Okno bombardowania da się dość dobrze ustawić dla protonów A, B oraz C w taki sposób, aby zawierało ono wybrany sygnał i nic więcej. W przypadku protonu D sytuacja nie jest niestety na tyle prosta. Jak Państwo widzicie, w wyniku jego naświetlenia sygnały rezonansowe protonów B oraz C również otrzymują jakieś obrażenia, gdyż znajdują się relatywnie blisko naświetlanego sygnału. Te obrażenia nie są na tyle duże, by te sygnały zniknęły z widma, ale są na tyle istotne, aby dublet generowany przez proton C wyglądał co najmniej dyskusyjnie. Prowadzi nas to do sformułowania największego ograniczenia eksperymentu decouplingu. Niemożliwe jest selektywne naświetlenie sygnału rezonansowego wybranego protonu w sytuacji, gdy znajduje się on blisko w widmie jakiegoś innego sygnału lub jest z nim pokryty. Decoupling wykonany na takim układzie prowadzi do naświetlenia obydwu sygnałów i uproszczenia multipletowości partnerów sprzężenia obydwu protonów. Nie istnieje sposób, aby wybrane, uproszczone sygnały rezonansowe jednoznacznie przypisać do partnerów sprzężenia jednego z protonów.
W niektórych przypadkach, po wykonaniu dodatkowych eksperymentów, da się to oczywiście zrobić na około. Brzmi to jednak jak ciężka praca i tak właśnie jest w rzeczywistości. Ech, gdyby tylko istniał jakiś sposób na obejście tego problemu. Ech, gdyby tylko dało się załatwić całość jednym eksperymentem, który poradziłby sobie nawet z pokrytymi sygnałami. Episodion pierwszy. Spinowo-spinowe sprzężenia homojądrowe w dwóch wymiarach. Chwila, dlaczego homojądrowe? A w ogóle możliwe są sprzężenia heterojądrowe? Drodzy Państwo, episodion pierwszy będzie dotyczył podstawowych widm dwuwymiarowych obrazujących homojądrowe sprzężenia spinowo-spinowe. Słowo homojądrowe oznacza sprzężenie między jądrami atomów tego samego izotopu, tego samego pierwiastka. Ponieważ w tytule tej sekcji nie wymieniono wszystkich istniejących rodzajów eksperymentów dwuwymiarowych, może to sugerować, iż nie jest to jedyny rodzaj sprzężeń, jaki możemy obserwować w widmach NMR. Abyśmy jednak nie byli jakoby ten król Desmond, który zajrzawszy do nocnika po skończonej potrzebie stwierdził, że rozum nie jest w stanie tego ogarnąć, skupmy się na razie na sprzężeniach skalarnych pomiędzy protonami, to znaczy jądrami wodoru. Najważniejszym dwuwymiarowym eksperymentem NMR jest eksperyment COSY, co stanowi skrót od Correlated Spectroscopy i oczywiście ma nas nastawiać pozytywnie do tej całej dwuwymiarowej spektroskopii NMR, gdyż angielskie słówko COSY opisuje rzeczy przyjemne, przytulne i wygodne. Cóż, nie jest tajemnicą, iż taki dokładnie jest ten eksperyment COSY, albowiem kto choć raz się z nim zetknie, nie potrafi się w nim nie zakochać. W jaki sposób powstaje coś tak pięknego? Ja przepraszam bardzo, a czy pan ma poważne zamiary? Tak. Interesuje mnie związek. Chemiczny. Drodzy Państwo, nie pytajcie tych widm, w jaki sposób one powstają. Nie jest to rzecz trywialna, ani nawet prosta. Dlatego skupimy się wyłącznie na ich interpretacji. Mechanizm powstawania i rejestracji widm wielowymiarowych można odnaleźć w każdym porządnym podręczniku do NMR, których, nawiasem mówiąc, nie ma znowu aż tak wiele. Ta wiedza nie przyda się nam jednak na poziomie praktycznym, na którym chcemy w tej chwili operować. Eksperyment COSY wykonany dla naszego uprzednio omawianego epoksydu wygląda w sposób następujący. Wszystkie dwuwymiarowe eksperymenty homojądrowe posiadają pewne cechy wspólne, od których wychwycenia chciałbym zacząć. Każde widmo posiada zatem oś pierwotną, oznaczoną jako F2. Jest to oś przesunięcia chemicznego, identyczna jak w widmach jednowymiarowych. Drugi wymiar wprowadzamy dzięki osi wtórnej, oznaczonej jako F1, która również jest osią przesunięcia chemicznego. Wszystko, co znajduje się między tymi osiami, to znaczy to puste pole z paroma plamami, to faktyczne widmo dwuwymiarowe. Jeżeli przyjrzymy mu się nieco bliżej, powinniśmy dostrzec, że widmo to jest tak jakby symetryczne względem przekątnej, poprowadzonej z prawego górnego do lewego dolnego rogu. To prawda. Widmo COSY jest, mniej więcej, o czym za chwilę, symetryczne względem tej przekątnej, którą nazywamy diagonalą. Wszystkie plamy, które znajdują się poza diagonalą, nazywamy sygnałami korelacyjnymi albo crosspeakami. Wszystkie sygnały, które znajdują się na diagonali, albo ściśle mówiąc tworzą diagonale, nazywamy sygnałami autokorelacyjnymi. Spoiler alert. Sygnały autokorelacyjne zazwyczaj nie są interesujące. Ostatnim elementem, który nie zawsze jest wprowadzany do eksperymentu 2D, są widma jednowymiarowe, odłożone na obydwu osiach. Widma te to rzeczywiste, protonowe widma jednowymiarowe tej samej cząsteczki, dla której wykonano eksperyment COSY. Ponieważ, jak już ustaliliśmy,
Prezentowane widmo COSI zostało wykonane dla tego samego związku, na przykładzie którego studiowaliśmy eksperyment rozprzęgania spinów. Znamy już przypisania sygnałów rezonansowych do poszczególnych protonów. Umieśćmy je sobie na obydwu osiach, gdyż wiedza ta w celach szkoleniowych bardzo się przyda. Drodzy Państwo, zaczynamy naszą przygodę. Gdybyśmy chcieli postąpić z tym widmem jak z klasycznym widmem jednowymiarowym, czyli zastosować nasz... Gdybyśmy chcieli zaprosić do współpracy nasz algorytm postępowania... Pierwszym krokiem byłby wybór sygnału startowego. Tak też postępujemy w przypadku widma COSI. Na odłożonych na osiach F1 i F2 widmach jednowymiarowych powinniśmy poszukać sygnału, który możemy w miarę bezbłędnie przyporządkować do któregoś z protonów w zaproponowanej strukturze. W naszym przypadku naturalnym kandydatem wydaje się być wysoki dublet, który pochodzi od grupy metylowej A. Odnajdźmy ten sygnał na osi F2, a następnie puśćmy od niego pionowo linię w dół, którą rysujmy tak długo, aż natrafimy na pierwszy nieopisany sygnał korelacyjny. Powtarzam, pierwszy nieopisany sygnał korelacyjny, nie sygnał autokorelacyjny, co oznacza, że musimy ominąć diagonale. Po natrafieniu na pierwszy nieopisany sygnał korelacyjny zatrzymujemy się, a następnie rysujemy linię poziomą tak długo, aż trafimy w diagonale. Diagonala może znajdować się na lewo lub na prawo od naszego odnalezionego sygnału. Nie ma to znaczenia. Ważne, abyśmy odbili w kierunku diagonali. Po dotarciu do sygnału autokorelacyjnego na diagonali zatrzymujemy się, po czym rysujemy linię pionowo w górę, którą ciągniemy tak długo, aż wrócimy do widma jednowymiarowego. Narysowana właśnie linia wskaże nam partnera sprzężenia spinowo-spinowego grupy metylowej A. W tym przypadku proton B. W drugiej wersji interpretacji widma COSI, która jest jak najbardziej poprawna, ale nie zalecana dla początkujących, gdyż w przypadku stosowania na papierze jest źródłem niepotrzebnych błędów, jest taka, iż po dotarciu do pierwszego nieopisanego sygnału korelacyjnego na linii sygnału rezonansowego grupy metylowej A nie odbijamy w kierunku diagonali, lecz zawsze odbijamy w lewo, w kierunku drugiego widma jednowymiarowego. Sygnał rezonansowy, na który trafimy, będzie sygnałem rezonansowym partnera sprzężenia grupy A, w tym przypadku ponownie protonem B. Dlaczego konkretnie wersja druga jest niezalecana dla początkujących? O tym już za chwilę. Zatrzymajmy się teraz na moment i powiedzmy wreszcie, jakiego rodzaju informacje możemy wyciągnąć z widma COSI. Otóż widmo COSI obrazuje sprzężenia spinowo-spinowe między protonami w wersji dwuwymiarowej. Innymi słowy, możemy je potraktować jako dwuwymiarowy układ współrzędnych, w którym na każdej z osi istnieją, w tym przypadku, cztery istotne dla nas współrzędne w postaci sygnałów rezonansowych A, B, C oraz D. Jeżeli na przecięciu współrzędnej A na osi F2 oraz współrzędnej B na osi F1 znajduje się sygnał korelacyjny, oznacza to, że protony A i B są ze sobą sprzężone skalarnie, czyli znajdują się od siebie w odległości najczęściej dwóch lub trzech wiązań chemicznych. Ergo są bliskimi sąsiadami w cząsteczce. W takiej sytuacji mamy pełne prawo, a właściwie obowiązek, opisać zinterpretowany sygnał korelacyjny, podając nazwy protonów, sprzężenie między którymi stanowi on świadectwo. Zwyczaj nakazuje, aby najpierw podawać współrzędną sygnału na osi F2, potem zaś F1. Dlatego też nasz sygnał korelacyjny opisujemy jako A/B. Zauważyliśmy wcześniej, że widmo COSI jest symetryczne względem diagonali. Nie jest to symetria pełna, to znaczy większość sygnałów w trójkącie dolnym ma swoje odbicia lustrzane w trójkącie górnym i vice versa. Współrzędne sygnałów będących odbiciami lustrzanymi prawie zawsze są idealnie odwrotne. Natomiast kształty poszczególnych sygnałów korelacyjnych w trójkącie górnym i dolnym nie są idealnymi odbiciami lustrzanymi, co widać gołym okiem już na przykładzie naszego widma. Wynika to z faktu, że widmo COSI ma wielokrotnie niższą rozdzielczość w osi F1 niż w osi F2. Dlatego też oś F1 nazywana jest osią wtórną.
Z tego też powodu sygnały korelacyjne są z reguły rozciągnięte wzdłuż osi F1 i mogą na siebie nachodzić, co może być z kolei źródłem błędów u niedoświadczonych adeptów 2D NMR w trakcie rozwiązywania widma COSI przy wykorzystaniu drugiej wersji interpretacji. Zatem, korzystając z symetrii widma, dość łatwo jest odnaleźć odbicie lustrzane sygnału A'B. Jako że sygnał ten znajduje się w prawym dolnym rogu widma, jego bliźniak musi znajdować się w lewym górnym rogu omawianego eksperymentu. Tak też jest. Dobrą praktyką jest natychmiastowe opisanie tego sygnału po dokonaniu interpretacji jego bliźniaka po drugiej stronie lustra. Ponieważ dla tego sygnału na osi F2 mamy proton B, zaś na osi F1 mamy grupę A, opisujemy go zatem jako B'A, odwrotnie niż sygnał będący jego odbiciem lustrzanym. Na linii protonu A nie ma już nieopisanych sygnałów korelacyjnych. Cóż zatem? Proton B na osi F2 przejmuje funkcję sygnału startowego i zaczynamy kolejny etap podróży. Rysujemy linię pionową w dół, aż natrafimy na pierwszy nieopisany sygnał korelacyjny. Odbijamy w kierunku diagonali, tym razem w prawo, a następnie w górę. Bingo! Trafiliśmy w proton C. Oznacza to, że protony B i C są ze sobą sprzężone skalarnie. Opisujemy zatem ten sygnał jako B'C, gdyż dla tego sygnału proton B znajduje się na osi F2, a proton C na osi F1, zaś jego bliźniaka po drugiej stronie lustra opisujemy jako C'B. Mamy teraz dwa wyjścia. Możemy kontynuować podróż i z miejsca nadać protonowi C rolę sygnału startowego, albo kontynuować analizę protonu B, aż opiszemy wszystkie sygnały korelacyjne występujące na jego linii. Podejście drugie jest z wielu względów dużo lepsze, gdyż przede wszystkim pozwala zachować pewien porządek rozważań i nie pogubić się w widmie zawierającym dużą ilość sygnałów korelacyjnych. Kontynuujmy zatem analizę protonu B i ponownie puśćmy linię w dół od jego sygnału rezonansowego na osi F2. Pomijamy wszystkie opisane sygnały korelacyjne, aż trafimy na pierwszy nieopisany. Oto on. Teraz cyk w prawo do diagonali, a następnie w górę i jest. Trafiliśmy w proton D. Oznacza to, iż protony B oraz D są ze sobą sprzężone skalarnie, co nie jest niespodzianką. Odnaleziony sygnał korelacyjny opisujemy jako B'D, zaś jego odbicie lustrzane jako D'B. Opisaliśmy już wszystkie sygnały korelacyjne znajdujące się na linii protonu B. Musimy zatem któryś z pozostałych protonów mianować nowym sygnałem startowym. Mamy do wyboru protony C oraz D, jako że obydwa sprzęgają się skalarnie z protonem B. Niechaj alfabet nie będzie w tym przypadku wyrocznią, gdyż mamy teraz pełną swobodę wyboru. Obie ścieżki doprowadzą do identycznych wniosków. Weźmy zatem na warsztat proton D. W dół. Aha, jest nieopisany sygnał korelacyjny. Teraz gdzie jest diagonala? Po prawej, więc jedziemy w prawo. Ok, teraz w górę. I oto przed nami proton C, partner sprzężenia skalarnego protonu D. Zwracam Państwa uwagę, iż protony C i D są związane z tym samym atomem węgla. Stanowią zatem diastereotopową grupę metylenową. W związku z powyższym sprzężenie, które odnaleźliśmy, a które natychmiast opiszmy jako D'C oraz C'D, jest sprzężeniem geminalnym. Czy sygnał korelacyjny dla sprzężenia geminalnego różni się jakoś wyraźnie od sygnałów korelacyjnych dla sprzężeń wicynalnych? Na pierwszy rzut oka nie, ale wrócimy do tego problemu przy innej okazji. Spójrzmy teraz krytycznym okiem na nasze dzieło. Wygląda na to, że opisaliśmy wszystkie widoczne w widmie COSI sygnały korelacyjne, zatem interpretację widma można uznać za zakończoną. Sygnałów autokorelacyjnych nie opisujemy, gdyż autokorelacja np. A'A nie wnosi niczego do rozważań strukturalnych. Mogłoby się jednak zdarzyć, że doszlibyśmy do końca rekonstruowanego układu spinowego, a w widmie nadal pozostałyby nieopisane sygnały korelacyjne. Oznaczałoby to, że analizowana cząsteczka składa się z więcej niż z jednego układu spinowego, więc kolejnym krokiem byłoby odnalezienie sygnału startowego do rekonstrukcji drugiego, a w razie potrzeby w późniejszym etapie jeszcze kolejnego układu spinowego.
Interpretacja widma COSI powinna zatem trwać tak długo, aż wszystkie sensowne sygnały korelacyjne zostaną opisane. Dlaczego sensowne? Otóż próbka może na przykład zawierać zanieczyszczenia, które również będą generowały własne sygnały korelacyjne, ale których interpretacja nie będzie obowiązkowa. Obserwujemy tu zatem pełną analogię do algorytmu postępowania w przypadku rekonstrukcji układów spinowych na podstawie widm jednowymiarowych. A teraz twist fabularny. Otóż widmo dwuwymiarowe, które mieliśmy okazję właśnie zinterpretować, jest tak naprawdę mapą poziomicową trójwymiarowej bryły, która w analizowanym przykładzie wygląda dokładnie w taki sposób. Ta mapa, którą nazywamy nieco przekornie widmem dwuwymiarowym, nie jest jednak mapą pełną. Obserwujemy mianowicie wyłącznie szczyty trójwymiarowych sygnałów korelacyjnych oraz autokorelacyjnych. Powierzchnię bazową widma, czyli ten nie do końca płaski, ciemny, pustynny i nieprzyjazny krajobraz, gdzie można zarobić sprzężeniem skalarnym w plecy nie wiadomo kiedy, obcinamy na wybranym przez siebie poziomie, zwanym poziomem odcięcia. Poziom odcięcia jest jeden dla całego widma, dlatego też należy wybierać go ostrożnie, aby przypadkiem nie zgubić mniej intensywnych sygnałów, ale też nie zagarnąć zbyt wiele gruntu, czyli nieregularnej powierzchni bazowej. W teorii powierzchnia bazowa widma dwuwymiarowego powinna być idealnie płaska, ale w praktyce nie jest. Wynika to z faktu, iż pole magnetyczne w spektrometrze NMR nigdy nie jest idealnie stabilne i jednorodne, a w dodatku jest podatne na wszelkiego rodzaju zakłócenia. Jeżeli zatem wyobrazimy sobie inny wariant obróbki widma i na przykład obetniemy widmo zbyt wysoko, to nie wszystkie sygnały korelacyjne pozostaną widoczne, tylko te najsilniejsze. W takiej sytuacji dochodzi wyłącznie do utraty informacji, co nie jest sytuacją korzystną. Idąc natomiast w drugą stronę, czyli obcinając widmo zbyt nisko, zbieramy nieco szumu z powierzchni bazowej widma, zacierając granice między sygnałami korelacyjnymi, co sprawia, że widmo wygląda na brudne. Paradoksalnie jednak trochę brudu czasami nie zaszkodzi, gdyż obcinając widmo COSI możemy niekiedy uzyskać bonusowe informacje, na przykład o sprzężeniach przez cztery wiązania chemiczne, których kompletnie nie widać w widmie jednowymiarowym z uwagi na mikroskopijnie małe, stałe sprzężenia tych oddziaływań. Konia z rzędem temu, tak się mówiło w czasach mojej młodości, w XVII wieku, kto zauważy informacje o sprzężeniu protonów A i C oraz A i D w multipletowości sygnału rezonansowego grupy metylowej A. Cóż, koń z rzędem pozostanie bezpański, bo tej informacji tam nie ma. Mam nadzieję, że udało mi się Państwa przekonać, że widmo COSI składa się prawie wyłącznie z zalet. Na główną zaletę wybija się fakt, iż nieczytelność multipletowości niektórych sygnałów rezonansowych oraz ich nakładanie się niespecjalnie przeszkadza w interpretacji eksperymentu COSI. Ponadto jeden eksperyment z reguły wystarcza do rekonstrukcji wszystkich układów spinowych obecnych w cząsteczce o nieprzesadnie wielkich rozmiarach. Połączenie tych układów spinowych w jedną całość strukturalną to już zupełnie inna para kaloszy, ale o tym porozmawiamy w trakcie kolejnego wykładu. Stopień komplikacji eksperymentu COSI zależy głównie od stopnia komplikacji badanej struktury. Dla dużych bądź pozornie nieskomplikowanych układów, które posiadają wiele grup diastereotopowych, interpretacja ich widm COSI potrafi stanowić nie lada wyzwanie, zwłaszcza w obliczu faktu, iż podstawowy eksperyment COSI posiada stosunkowo niewielką rozdzielczość. Problem rozdzielczości można przynajmniej częściowo obejść, stosując jedną z szalenie popularnych odmian tego widma, a mianowicie eksperyment COSI z filtracją dwukwantową, po angielsku Double Quantum Filtered COSI, w skrócie DQF COSI. Zaledwie fragment przykładowego widma DQF COSI widzicie Państwo na ekranie. Zostało ono wykonane dla równomolowej mieszaniny 2, 3, 4, 6 tetra-O-benzylo-D-mannozylo-alfa-piranozylu plus mentylu, widocznego na rysunku, oraz jego diastereoizomeru w postaci anomeru beta.
Założenia interpretacji eksperymentu DQF COSY są identyczne jak dla standardowego widma COSY. Jednakże wersja DQF COSY, poza zauważalnym podbiciem rozdzielczości, dostarcza w bonusie dodatkowych informacji. Te dodatkowe informacje zaszyfrowane są w sygnałach korelacyjnych między protonami, które, jak Państwo zapewne zauważyli, nie tylko nabrały kolorów, ale również kształtem zaczęły przypominać coś w rodzaju szachownic. Te szachownice zawierają stosunkowo prostą do rozczytania informację o wartościach stałych sprzężenia między protonami, o ile dysponujemy odpowiednimi narzędziami do podglądania struktury trójwymiarowej tychże sygnałów korelacyjnych. Ponieważ nie będzie to stanowiło przedmiotu ani naszych zajęć, ani tym bardziej kolokwiów, temat ten zbywamy niezręcznym milczeniem. Nie, ja właściwie coś powiem. Rzetelne wytłumaczenie, w jaki sposób mierzy się stałe sprzężenie między protonami w widmach DQF COSY, byłoby szalenie interesujące, ale wydłużyłoby tę część o co najmniej pół godziny. Może kiedyś, gdy czasy będą lepsze, przygotujemy osobny, dodatkowy wykład poświęcony temu tematowi. Na koniec chciałbym Państwu zasygnalizować istnienie jeszcze jednego eksperymentu dwuwymiarowego, którego można traktować jako kuzyna, ale nie najbliższego, widma COSY. Eksperyment ten nazywa się TOCSY, co jest skrótem od Total Correlated Spectroscopy. Mamy zatem do czynienia niejako z wersją totalną eksperymentu COSY, co brzmi co najmniej niepokojąco, dlatego też spieszymy wyjaśnieniem, o co tak naprawdę chodzi. Standardowe widmo COSY ma tę zaletę, że świetnie sprawdza się przy rekonstrukcji niewielkiej liczby relatywnie dużych i zróżnicowanych układów spinowych. Gdy mamy natomiast do czynienia z cząsteczką, która składa się z dużej liczby niewielkich układów spinowych, a do takich zaliczają się, co za przypadek, biomakromolekuły w postaci peptydów, kwasów nukleinowych oraz polisacharydów, eksperyment COSY przestaje być przesadnie atrakcyjny. Atrakcyjność widma COSY maleje tym bardziej, im te niewielkie układy spinowe stają się do siebie coraz bardziej podobne. Jak to ma miejsce na przykład w kwasach nukleinowych, mamy tu na myśli obecne w nich reszty rybozy oraz deoksyrybozy, oraz polisacharydach. W takich sytuacjach dużo częściej niż do eksperymentu COSY sięgamy do widma TOCSY, które korzysta z pewnej sztuczki eksperymentalnej, której uzasadnienia fizycznego nie będziemy tu rozważali. Sztuczka ta polega na rejestracji w wybranym układzie spinowym sprzężeń każdego protonu obecnego w tym układzie spinowym do wszystkich pozostałych protonów należących do rozważonego układu spinowego. Kreujemy zatem spektroskopową wersję mody na sukces, gdzie w danym układzie spinowym każdy sprzęga się z każdym, bezwstydnie i bez konsekwencji. Pokażmy to na prostym przykładzie relatywnie nieskomplikowanego związku – sacharozy, składającej się z reszt glukozy oraz fruktozy. Cząsteczka ta zawiera w sobie trzy układy spinowe. Układ protonów od 1 do 6 reszty glukozy, oznaczonych kolorem czerwonym, izolowaną grupę metylenową 1' reszty fruktozy, oznaczoną kolorem zielonym, oraz grupę protonów od 3' do 6' fruktozy, również oznaczonych kolorem zielonym. Widmo TOCSY zbudowane jest w identyczny sposób jak eksperyment COSY. Nie będziemy zatem cofać się do Adama i Ewy w opisie interpretacji tegoż widma. Ograniczmy się do dwóch prostych obserwacji. Jeżeli wybierzemy na przykład proton 2 reszty glukozy, a następnie od sygnału rezonansowego tegoż protonu na osi F1 poprowadzimy linię poziomą, to okaże się, iż na tej linii odnajdziemy sygnały korelacyjne protonu 2 do protonów 1, 3, 4, 5 oraz 6. Część z tych korelacji nie ma prawa wystąpić w widmie COSY z uwagi na odległość między protonami wyrażoną w wiązaniach chemicznych. A tutaj, proszę bardzo, czymże jest 5 albo i 6 wiązań pomiędzy protonami dla eksperymentu TOCSY? Analogicznie, na linii protonu 3' reszty fruktozy możemy zauważyć sygnały korelacyjne do protonów 4', 5' oraz 6'. Ponownie, korelacja np. 3', 6' przez 5 wiązań chemicznych nie stanowi żadnego wyzwania dla widma TOCSY.
Chciałbym nadmienić na marginesie, że zasięgiem widocznych sprzężeń w widmach Toxi można sterować, ustalając parametr eksperymentalny zwany czasem miksowania. Im dłuższy jest ten czas, tym dalej sprzężenie będzie sięgało, ale sygnały korelacyjne będą miały niższą intensywność. Dla danego układu istnieje zatem pewna graniczna wartość czasu miksowania, której nie warto przekraczać, gdyż sygnały korelacyjne w widmie mogą zaniknąć. Krótko mówiąc, zasięg sprzężeń spinowo-spinowych w widmach Toxi nie jest nieskończony i raczej nie uda się nam zaobserwować sprzężenia przez 100 czy nawet 20 wiązań chemicznych. Co ciekawe, dla bardzo krótkich czasów miksowania widmo Toxi daje wyniki zbliżone do eksperymentu COSI. Pozostaje zatem odpowiedzieć na pytanie, jaki jest sens wykonywania eksperymentu Toxi. Powiedzmy od razu, że tego sensu nie ma, jeżeli analizowana cząsteczka składa się z jednego układu spinowego. W takiej sytuacji uzyskanie informacji o sprzężeniu każdego protonu ze wszystkimi pozostałymi jest marnowaniem naszego czasu. Sens ten pojawia się wtedy, gdy cząsteczka składa się z kilku bądź kilkunastu lub nawet kilkudziesięciu niewielkich układów spinowych. Jeżeli w tych układach spinowych znajdują się jakieś łatwe do przypisania charakterystyczne protony, widmo Toxi pozwala na szybkie pogrupowanie sygnałów w widmie na pochodzące od protonów należących do poszczególnych układów spinowych. Eksperyment Toxi jest standardowo wykonywany na przykład dla peptydów. Dlaczego? W peptydach mamy do czynienia z dwoma rodzajami dość charakterystycznych protonów. Pierwszy z nich to protony amidowe, czyli protony wiązań peptydowych, których sygnały rezonansowe charakteryzuje dość wysoka wartość przesunięcia chemicznego. Drugim ciekawym rodzajem protonów są tak zwane protony alfa, czyli protony związane z węglami alfa wszystkich aminokwasów. Protony te mają zazwyczaj najwyższe przesunięcia chemiczne wśród wszystkich protonów alifatycznych w peptydach. Jak widać na rysunku, protony amidowe i protony alfa są swoimi sąsiadami w reszcie danego aminokwasu i występuje między nimi wyraźne sprzężenie skalarne. Jeżeli zatem wykonamy eksperyment COSI, na linii wybranego protonu amidowego zobaczymy wyłącznie sprzężenie z jego protonem alfa, zaś łańcuch boczny danego aminokwasu pozostanie dla nas spektroskopowo niewidzialny, a przynajmniej do czasu, w którym punktem obserwacyjnym przestanie być proton amidowy. Jeżeli natomiast dla tej samej cząsteczki wykonamy eksperyment Toxi, to z punktu obserwacyjnego w postaci protonu amidowego ujawni się nam nie tylko sprzężenie do protonu alfa, ale również sprzężenia do protonów łańcucha bocznego. Tak daleko, dopóki układ spinowy łańcucha bocznego nie ulegnie przerwaniu, co ma miejsce na przykład w metioninie, akurat nieobecnej w zaprezentowanym przykładzie. Jako że łańcuchy boczne aminokwasów zazwyczaj dość wyraźnie różnią się od siebie strukturą, w wielu przypadkach samo policzenie sygnałów rezonansowych na linii wybranego protonu amidowego pozwala odgadnąć zresztą, jakiego aminokwasu mamy w tym momencie do czynienia. Myślę, że jak na pierwszy wykład z dwuwymiarowej spektroskopii NMR, informacji było aż nadto. W następnym odcinku sprzężenia heterojądrowe w jednym i w dwóch wymiarach, łączenie układów spinowych przy pomocy widm dwuwymiarowych oraz dywagacje strukturalne na podstawie zestawu widm. Już wkrótce w kolejnym wykładzie z metod spektroskopowych w badaniu leków. Do usłyszenia!